Chcesz strollować znajomego, ale nie masz pomysłu? Twoja wyobraźnia działa zbyt wolno, aby nadążyć za otaczającym cię światem? Nie martw się! Mam pomysł na idealnego trolla! Wystarczy, że wejdziesz na Messengera, wpiszesz komendę slash me, a następnie wybrany tekst. Na przykład taki, który widzisz teraz na ekranie. Następnie wysyłasz to jako zwykłą wiadomość, a twój znajomy cieszy się zwykłym prankiem. Zwykłym? A może niezwykłym? Wierz mi, nawet unboxa dał się wrobić. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Mam nadzieję, że trik, który wam pokazałem na samym początku odcinka, wam się podobał i będziecie go w jakimś stopniu wykorzystywali. Jest bardzo fajny do trollowania, więc myślę, że w jakimś stopniu możecie dać łapkę w górę pod tym odcinkiem, tak w podziękowaniu za fajny pomysł do trollowania i który wykorzystacie w tym tygodniu. Mamy poniedziałek, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat będzie związany z kiblem, ale o tym za chwilę dokładniej. Serdecznie chciałbym podziękować Czarkowi za bardzo fajny, przemiły komentarz i rzeczywiście jest w tym troszkę racji i bardzo to doceniam, a Czarek napisał właśnie taki komentarz. Dziękuję Czarku, bardzo podniosło mnie to na duchu i bardzo fajnie mi się to czytało. Dobra, ale lecimy z dzisiejszym tematem, a mianowicie kiblem. Kibel, bo tak będzie zatytułowany ten odcinek i niech was nie zwiedzie ta nazwa. Chodzi tutaj o zatrzymanie się, czy też puszenie kibla w klasie. Bardziej jasna sprawa, po prostu o zostanie w klasie, czyli nie przejście do następnej. Troszkę rozgmatwałem, no mniejsza o to ten temat i zrobiło się nieciekawie, ale słuchajcie, być może komuś z was zdarzyło się coś takiego, albo zdarzy, że nie przejdziecie do kolejnej klasy. Mi się tak nie zdarzyło, ale miałem znajomych, którzy zostawali w klasie i mniej więcej z ich perspektywy mogę tutaj coś zasugerować wam, jak się zachować, ewentualnie co zrobić. No przede wszystkim zaczyna się od zagrożenia. Od zagrożenia i wiadomo, jeżeli podpadniemy nauczycielowi, to jest gorzej z tego zagrożenia wyjść. Ale to nie jest koniec świata, bo da się to zrobić. Ja sam osobiście pod koniec technikum w czwartej klasie w ciągu całego roku jakoś ciężko nie pracowałem, a na samym końcu w ciągu jednego dnia poprawiłem 3 sprawdziany i to takie grube, mimo że musiałem się w jakimś stopniu mocno spiąć i pani mnie nie lubiła, to dałem radę i nie zostałem, normalnie mogłem napisać maturę. Jeżeli chodzi o kiblowanie, to miałem znajomych, którzy to robili. Zostali w pierwszej klasie i zostali też w drugiej klasie. Zdarzyło się też z jednym chłopakiem w trzeciej klasie, że zniknął. Ale o tym za chwilę opowiem, bo serio historia jest ciekawa. Dobra, jak to wyglądało w pierwszej klasie? No wiadomo, pierwsza klasa, ktoś przychodzi do technikum, po gimnazjum to jest taki chojraczek, można by rzec. I wyglądało to następująco, że po prostu oni się słabo uczyli, albo po prostu frekwencja nie była na tyle wysoka, żeby ich przepuścić do kolejnej klasy, co skutkowało tym, że po prostu zostawali w klasie. I jak to wyglądało? Słuchajcie, no my szliśmy dalej, prawda, ekipa 23 chłopaków przeszła sobie do drugiej klasy, czy też zaczynała w tej pierwszej klasie, a przeszło tam bodaj że 20 czy 19. Tamci zostali, poszli później do zawodówki i tam później skończyli zawód sobie w zawodówce. No niestety poziom edukacji w technikum był dla nich zbyt wysoki, żeby dali radę. Zostało też paru chłopaków w drugiej klasie, dokładnie nie pamiętam, ale bardzo ciekawa historia, tutaj taka trochę odskocznia i anegdotka dotycząca mojego przyjaciela, kolegi z klasy, można powiedzieć. Słuchajcie, no więc wyglądało to tak, że on sobie nie przychodził na lekcje. No i jak raz się pojawił w szkole, to wszyscy się zastanawiali, ej, ty żyjesz, stary, ty żyjesz? No i okazało się, że żyje. Później, po jakimś czasie, znowu przez 2 miesiące go w tej szkole nie było. Następnie się pojawił i co się okazało? Że powiedział, że będzie już chodził systematycznie, a chodził tylko jeden dzień. I więcej go już do końca szkoły nie widzieliśmy. Chłopak oszukiwał swoją mamę, mówiąc, że chodzi do szkoły, zalicza, nawet podrabiał świadectwa. Serio, koleś przez 2 lata nie chodził do szkoły, a jego mama pod koniec 4 klasy przyszła do szkoły i jak usłyszała, że on nie był na żadnej lekcji przez 2 lata, dostała, normalnie zaznała szoku i już więcej, że tak powiem, jej też nie widziano w szkole, bo po prostu sobie wyszła. Nie wiem, jakie były skutki. No chłopak po prostu wyparował. A jak wy do tego podejdziecie? No słuchajcie, to nie jest koniec świata, tak? Jeżeli nie przejdziecie, to nie znaczy, że świat wam się zawali, że nie osiągniecie waszych celów.
To nie jest wcale tak. To wszystko leży w waszej głowie, możecie się przyłożyć. Są też poprawki w sierpniu, więc to nie jest tak, że nie da się tego zrobić, czyli poprawić swoich błędów, bo da się to po prostu naprawić. A jeżeli chodzi o takie pozostanie, to tylko będziecie o rok starsi, więc są tego jakieś plusy. Oczywiście wam tego nie życzę, sam osobiście miałem zagrożenie, nie jest to fajna sprawa, da się z tego wyjść, ale to nie jest koniec świata, więc się nie załamujcie, szczególnie osoby, które pierwszy raz otrzymują zagrożenia, serio, to nie jest koniec świata i da się to naprawdę zrobić. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten temat, myślę, że go wyczerpałem, nie mam tutaj więcej do dodania. Serio, nie przejście do kolejnej klasy, to nie jest koniec świata, to nie rodzi wam się dziecko, to wasza, ktoś was nie zamyka w więzieniu, po prostu zostajecie i powtarzacie materiał. Nie ma się czym załamywać, jedynie wasi rodzice będą załamani, ale oni przez jakiś czas tylko pewnie będą źli. Napiszcie, co wy sądzicie na ten temat, czy zdołało wam się, czy znacie przypadek kogoś, kto na przykład został w klasie, czy też sami zostaliście, możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że ten trik, który pokazałem, powtarzam na samym początku, był fajny. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się już niebawem, 6:30, standardowo, miłego dnia, do zobaczenia. To tyle. Hej!